Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Neurofiki, który wasi ulubieni neuroterapeuci, czyli Patryk Słodka i Maciej Duczyński. I jesteśmy w 34 odcinku, gdzie wyjaśnimy sobie pewne nieporozumienia związane z tym, co my robimy i co wy robicie, albo co wy będziecie robić, dlatego że, jak wiecie, my się bardzo mocno interesujemy badaniem toniczności mięśniowej. Mamy dużo takich zajawek z kinezjologii stosowanej, neurokinezjologii, kinezjologii energetycznej, różnej kinezjologii. Też. PDTR-u i różnych rzeczy. Tak. Tak? Nazwijmy to w ogóle dosyć szeroko, jaramy się terapią manualną. O! Szeroko, no powiedzmy, że szeroko. Ale tak. Mocne ale... słowa, czyli mocne to jest słowa. Terapia manualna według ciebie. Trochę też. Pracujesz rękoma, więc w sumie pracuję tak. Rękoma. Robisz terapię rękoma. Tak. Wszystko się zgadza, tak. Tak. I nawet staram się rękoma dostarczać różnych bodźców do ciała. Więc to nadal jest terapia manualna. Tak, i teraz jakby osoby, które jakby pracują w koncepcji terapii manualnych takich... Jak ludzie myślą o terapii manualnej, to myślą Kaltenborn, szkoła niemiecka, Cyriax, w ogóle o tym nie Maitland, myślę. Mulligan. Takie metody, tak? Jakby nie. Ludzie myślą czasami o jakby terapii manualnej, myślą już w kontekście metod, to nie pracujemy tak. W ogóle. Tak, ale no jest to dalej terapia rękoma, więc w sumie poniekąd się mogę zgodzić. Ja mówiłem o definicji. Dobra. I z racji tego, że na przykład wykorzystujemy w swojej diagnostyce testy toniczności mięśniowej, testy mięśniowe. testy mięśniowe, tak. Testy toniczności nazwijmy. Tak, ale ludzie mówią testy mięśniowe. Niestety też mówią testy siły mięśniowej, bo i się okazuje, że to niekoniecznie chodzi o mięśnie, a tym bardziej o siłę. I jak się powiedzieć, że to nie jest do końca tak, że jak my sobie badamy jakoś tam narząd ruchu, wiesz, bo korzystamy z testów toniczności mięśniowej, więc teoretycznie staramy się badać narząd ruchu, to my rzeczywiście ten narząd ruchu badamy, a tym bardziej leczymy ten narząd ruchu, jak wpływamy na niego. Mm-hmm. I tu chciałbym ten tutaj błąd myślowy trochę jakby dzisiaj, no wiesz, wyjaśnić, że jak ktoś na przykład, to będzie taki, wiesz, odcinek, którego będziemy odnosić, jak ktoś mówi, okej, okay, dobra, słuchaj, a czy ty też pracujesz na przykład, nie wiem, a w sytuacji, kiedy ja mam przykład bolesne miesiączki, ja mam wtedy, wiesz, po co ten odcinek, a czy wy pracujecie, jak ma ktoś problemy trzewna, ty? Wiesz, ty, jak ktoś nie ogląda tego, na przykład na Spotify, to teraz tak przesuwam komuś, jakby daję na przykład ten odcinek. Tak jest. No i to będzie takie wyjaśnienie, że to w sumie niespecjalnie ma duży wpływ. No. Z czym przychodzi ktoś, bo my badamy bardzo delikatne reakcje. My mówimy, że układ nerwowego, ale prawdopodobnie nie tylko. Na pewno delikatne nie tylko. Reakcje ciała na tak. Zmianę jakiegoś bodźca i powodujemy, że to wszystko zaczyna się fajnie równoważyć i to ciało lepiej działać. Tak. Balansować. No można byłoby tak nawet posunąć się do może odważnego stwierdzenia, że trochę chodzi o komunikację w ciele. No bo układ nerwowy to jest w sumie nasz układ komunikacyjny, więc my staramy się poprawić jego funkcjonowanie, tak żeby kolokwialnie mówiąc nasza ręka czy noga się mogła dogadać z głową. No ale to nie jest jakby jedyny sposób roznoszenia się informacji po ciele, więc my w sumie na pewno działamy też na inne układy. Na razie sobie to tak nazwijmy. Tak, na te, które znamy. I na te, których nie znamy. Nie znamy jeszcze, ale już na nie działuje. Na pewno. No, więc problem jest taki, bo na przykład prowadzimy sobie kurs terapii nerwomięśniowej, czyli nasza taka, jak ostatnio mówiliśmy, oczko w głowie. I tam głównie opieramy swoją diagnostykę na właśnie testach toniczności mięśniowej, gdzie powoli sobie tam no, sprawdzamy reakcje poszczególnych mięśni, można powiedzieć, tak? Czyli jak narząd ruchu, jak narząd nerwowy zarządza danymi obszarami. Mhm. No i tam badamy sobie, niech będzie ramię, tak? Nie wiem, bicep głowę długą, naramienny, zębaty. I ludzie się tych jakby uczą badania tych mięśni, a później okazuje się, że to w ogóle nie chodzi o mięśnie, no nie? Tylko że badasz tak dany obszar, dany ruch, no nie? Mhm. Czy twoje ciało ma problem z tym ruchem, czy nie ma tego problemu z tym ruchem, no nie? Czy tam jest jakiś obszar o podwyższonym sygnale, który tam, wiesz, drażni twoje ciało i powoduje na przykład zaburzenie pracy, czy nie ma takich obszarów? Tak, dlatego no tak chyba możemy też powiedzieć, że czujemy się, ja przynajmniej się czuję, mogę bardziej za siebie powiedzieć, czuję się taki wewnętrznie rozerwany trochę z tym, bo z jednej strony potrzebujemy, to jest na plus, potrzebujemy jakiejś takiej płaszczyzny porozumienia,
Z innymi osobami, którym to przekazujemy, tą informację. Mhm. No bo musielibyśmy to na przykład określać, no wiesz, będziesz teraz badał ruch na przykład odwiedzenia kończyny dolnej, ale połączone ze zgięciem i z rotacją zewnętrzną. I trzeba byłoby zapamiętać taką długą sekwencję. A ty normalnie możesz sobie po prostu rzucić jakiś... Badasz najświeższy grzbietu, bo miejsce, który powiedziałeś, tak chyba najświeższy akurat, no w dodatku mówiłem o kończynie dolnej, więc okay. Widzisz już teraz, że mówiąc, nazywając tak, coś tak, tylko tak, samym tak, ruchem, tak. To już wywołuje nieporozumienia. Więc oczywiście mówiąc sobie, że badamy jakąś tam jedną strukturę mięśniową, to jakby wszyscy wiedzą, o co chodzi, bo wiedzą, z jakim ruchem jest ta struktura mięśniowa związana. Ale później doprowadza to do takiego nieporozumienia, że mówimy sobie, no dobra, powiedzmy, że kończyna górna. Czyli ktoś mówi, aha, czyli to mi nie działa, czyli zepsuł mi się najszerszy grzbietu. Czyli co, on jest naderwany albo przeciążony albo coś. W tym momencie tutaj znowu osoby, które nas nie oglądają, tylko słuchają, to wyobraźcie sobie, że kręcę głową no nie to, że z niedowierzaniem, ale z takim po prostu jakby trochę zrozumieniem tego, że się nie rozumiemy. Mhm, że tak. Mówimy o czymś zupełnie innym, bo my jesteśmy jakby no, kształceni pod tym kątem, że tu masz mięsień, on ma tutaj przyczep i on wykonuje taką i taką funkcję. I generalnie jest to raczej bzdura. Mhm. Znaczy w sumie tak jakby one tak działają, ale to jakby nic nie znaczy. Tak, no właśnie, tak. To w ogóle nic nie znaczy. Dlatego jakby coraz bardziej myślę o tym, żeby odchodzić od tego nazewnictwa związanego stricte z mięśniem, no bo jakby to takie kształcenie akademickie, ta anatomia taka akademicka, ona została z jakiegoś powodu podzielona na takie drobne kawałeczki. To jest tak, jakby ktoś nam duży obrazek podzielił na puzzle, po to, żebyśmy my mogli zobaczyć kształt każdego puzzla z osobna, żebyśmy mogli to zrozumieć, się z tym oswoić, tylko że gorzej, że nam się to nie składa w jeden duży obrazek, tylko po prostu mamy worek puzli i się tym jaramy, że tutaj zobacz, mam cały worek jakichś papierowych elementów, a z tego trzeba coś ułożyć. I z tym składaniem to jest chyba największy problem. Ale wiesz, to nie jest takie proste, dlatego że nawet oczywiście, że takie kinezjologia na przykład, wiesz, tak. Bo nie dla fizjoterapeutów, to tam też oni jakby myślą pod kątem mięśni, no bo tłumaczenie tego, że wiesz, badasz się zginacze. Ale można badać w pozycji neutralnej, tak. Pronacji, tak. Znaczy supinacji, pronacji, w takim odwiedzeniu, w takim odwiedzeniu, tyle zgięcia. Jest mocno skomplikowane, no nie? Oczywiście. Jakby nie wiem, jak to nazwać i jak się komunikować z innymi i jak na przykład wpisać w kartę, no jakby to jest problematyczne tak, bardzo. Tak, tak, tak. Tutaj też, żeby to nie zabrzmiało tak górnolotnie, że ja tak to już widzę pełny obraz i w ogóle super. Nie, to słuchajcie, to są puzzle 10 tysięcy elementów, nie? Tak. A my mamy 3 lata. I to jest naprawdę trudne. Tak, sytuacja jest o tyle, że tak my rzeczywiście już te testy tęczności mięśniowej posiedliśmy, umiemy się nim posługiwać, no to one są właśnie stricte do na przykład nawet trochę tłumaczenia pacjentom, że taka pozycja nie działa, bo też łatwiej zobaczyć, że proszę zobaczyć, tu pani najświeższy grzbiet tu działa po tej stronie, a potem nie działa, tak? On mówi, ale ja nie mam żadnego urazu, ale to spoko, jakby to nie ma znaczenia, bo po prostu z jakiegoś powodu coś się wydarzyło na przestrzeni tego obszaru, albo samego ramienia, albo całej taśmy funkcjonalnej, gdzieś mam jakieś podrażnienie, które w konsekwencji powodowało, że pani ciało jakby wyłączyło ten mięsień. Więc to jest do tłumaczenia pacjentom, do tłumaczenia, wiesz, sobie, no nie, jakby kursantom na kursie i między sobą, no jak na przykład robisz case'a i tak dalej, że badamy sobie po kolei, no nie, na przykład, nie wiem, masz łopatkę, stabilizacja, tutaj widać, że ta łopatka jakoś odstaje, jest niestabilna, pojawia się ból, no to jakby załatwione, okej, okay. Zbadam sobie wszystkie mięśnie, które mają wpływ na tę łopatkę, czy tam, nie wiem, czworoboczny, zębaty przedni, równorok boczny, czworoboczny część górną, dźwigacz i jakby i piersiowy mniejszy, wszystko działa, jest okej, okay. W tej łopatce nie specjalnie jakiś problem, czyli ten ból musi wynikać z czegoś innego. Co tam dalej mamy? No nie wiem, może podłopatkowy, może jakiś inny obszar, nie? Więc to takie bardziej do wykluczania, do takiego uproszonego myślenia, niż rzeczywiście odzwierciedlenia tego, co tam się wydarzyło, no nie? No bo problem się pojawia, jak na przykład założę, że tak jest na twoim module, bo jak my tam gdzieś, nie robię tego, ale gdzieś tam wpadnie nam jakiś taki temat, jak na przykład ostatnio było. Nie mamy na pierwszym module terapii nerwomięśniowej zagadnień związanych z okiem. No ale tak się chcąc, nie chcąc zdarzyło, że sobie leżał, tak. Wiesz, na case'ie kursant, który po prostu miał problem z okiem i wiesz, i mówisz, no dobra, no to
zbadajmy sobie, nie wiem, tam prosty boczny oka, no nie? No i ktoś mówi, kurde, jak mi wyjdzie, to ja zaraz nim zrobię, no nie? Jakby wiesz, nie myślę w kategoriach, dobra, przecież jak mi wyszły inne obszary kiepskie, to nie znaczy, że ja pracowałem z nimi, no nie? Tylko to znaczy, że one nie działały i musiałem znaleźć jakiś powód, dlaczego one stały wyłączone. Mhm. I wtedy wiesz, praca z oczodołem, może praca z jakimś obszarem czaszki, może praca z przejściem podwyższonym, może z czymś innym. Dobra. Więc, no ale widzisz, jakby ja też widzę, skąd ten taki trochę strach i skąd te twoje pytania, które my się z Maćkiem śmiejemy, bo ja prowadzę pierwszy moduł, Maciek prowadzi drugi moduł i ja teoretycznie zrobiłem wszystko, co miałem zrobić. A ono się okazuje, że nie zrobiłem specjalnie nic, bo oni dalej jakby, wiesz, tutaj, to nie jest prawdą, co nie jest prawdą, bo nie, to zostało jest powiedziane przynajmniej raz, no nie? A nawet tak wielokrotnie niektóre rzeczy zostały powtarzane, tak, ale jest zmiana sposobu myślenia jest strasznie trudna, mhm, no nie? Bo... Tak, bo trochę trzeba po prostu porzucić takie dogmaty, które mieliśmy wtłaczane do głowy przez wiele lat. Tak, a główny dogmat tak jest taki, że terapia manualna, czy masaż, czy jakieś inne rzeczy manualne w ciało robione, to są po to, żeby rozluźnić coś napięte, mhm, a jak coś jest nie działa, niewydolne, to trzeba wzmocnić. Trening i tak dalej różny, żeby to zaktywować, wzmocnić. Mhm. Co jest oczywiście pierdołą na maksa już. No. No tak, bo trzeba byłoby po prostu pójść o przynajmniej jedno pytanie dalej. Czyli dlaczego to jest napięte, albo dlaczego to jest słabe? I to tak już niestety jest pytanie, które... Nie interesuje przynajmniej połowę osób, dlatego tak, że powoduje, tak, że tak trzeba zacząć w terapii myśleć, a oni tego nie lubią. Tak, bo jeśli skupimy nasze działania wokół tego, że jak jest napięte, to trzeba rozluźnić i odwrotnie, to wtedy to nam tworzy bardzo prosty algorytm działania. To jest easy job. No przecież to, żeby sprawdzić, czy coś jest napięte, nawet palpacyjnie, no to nie jest wymagające. To na przykład nawet jak patrzę gdzieś tam na swoją edukację, na pierwsze miesiące nauki na techniku masażu, no to faktycznie ta palpacja jest taka na początku drętwa i ktoś ci daje pomacać napięty mięsień albo po prostu zupełnie rozluźniony mięsień. I ja tak nie widziałem za bardzo różnicy. I ja się tak nawet śmiałem, że mógłbym palpować nawet krzesło i nie czuć różnicy, czy to jest bardziej napięte, czy nie. No ale mija parę miesięcy, pół roku i po prostu czujesz takie rzeczy. Więc to jest wtedy proste. Napięte, rozluźniać i tak dalej. Ale już jakby zadanie sobie tego pytania, dlaczego to jest napięte, to już niestety sprawia, że to nie jest zero-jedynkowy algorytm, tylko tych pytań kolejnych musi się nasunąć dużo, dużo więcej. Mhm. Więc to, że nam się rozrasta w całkiem konkretne drzewko. Tak, ale zobacz, że jak masz na przykład obszar jakiś w ciele, który jest hipertoniczny i który jest hipotoniczny, to palpacyjnie nie jest specjalnie łatwe odróżnić to. No właśnie nie. I tu jest, wiesz, tu jest napięcia za dużo, a tu jest za mało, mhm, a to palpacyjnie to jest twarde, sztywne, niefajne i to jest twarde, to sztywne, niefajne, no nie? Tak. I które jest tak, które, no nie? Może wiesz, może my jesteśmy, bo też nie możemy wypowiadać się za cały świat, że tego nie da się zrobić po prostu. Na przykład nasza palpacja może jest może już niezła, to tak dalej, na przykład jest drętwa, żeby to odróżnić. Też się tak może zdarzyć. Tak, albo my ale dochodzą że też jakieś nie do warto tego palpować, bo można sprawdzić inaczej, no nie? Tak. Znaczy ja tam akurat teraz całkiem dużo też się chyba posługuję tą palpacją akurat, bo łączę sobie te testy nerwowo-mięśniowe nadal z taką jakby mocno manualną pracą, no bo myślę, że przy technikach wisceralnych trudno jest jednak czegoś nie palpować, więc te elementy kostne też mogą być bardziej czy mniej elastyczne, nawet jak to brzmi abstrakcyjnie, ale, no, ale to można wyczuć. Są napięcia śródkostne i to nie jest jakaś tak, wielka tajemnica. Tak, ale to może być po prostu nawet taki zwykły żylny obrzęk kości, co no, znowu jest czymś jakby fizjologicznym i to można wyczuć. I to też nie jest rocket science. To tylko myśli, obrzęk kości? Tak, i tutaj jak ktoś się zastanawia, czy może być coś takiego jak obrzęk kości, to ja proponuję otworzyć jakikolwiek atlas do anatomii, który pokazuje to, że w środku kości również są naczynia. Niesamowita historia. Niesamowite. Nie, dobra, tak. Ale, wiesz, leżała na przykład taka kość na podwórku, którą gryzł pies i przeciąłeś, bo tam nie było żadnych naczyń. Ciekawe dlaczego. Po co oszukujesz takie? Tak, wiesz, tak to pokazuje, że dość szybko włóknieje, no nie? Tak, pak, umierasz, włóknieje, dzień dobry, do widzenia, koniec. Tak, ale jakby ktoś przeciął taką świeżą kość, to jest okazja, żeby zobaczyć, że ten środek nie jest taki biały i wysuszony. Tak, to prawda. I teraz po prostu zburzyłeś światopogląd po prostu wielu osób, które po prostu widziały różne kości na podwórku. Kości na podwórku i te plastikowe kości w salach edukacyjnych.
No są twarde tak. I białe w środku. Tak jest. Są bardzo podobne, no nie? Bardzo podobne. Dobra, więc teraz ktoś sobie może pomyśleć. Ja w ogóle, wiesz co, była śmieszna sprawa, bo na przykład chciałem zrobić taki lekki wstęp do tego naszego dzisiejszego spotkania. Chciałem powiedzieć, hej Maciek. Przedtwardy, nie? Przedtwardy, no nie? Aha. Chciałem powiedzieć, hej Maciek, co czytasz aktualnie, wiesz, bo to jest popularne pytanie w podcastach. Co teraz czytasz? Polecaj coś słuchaczom, potem ty byś mnie zadał, co teraz czytasz, co czytamy w ogóle i wiesz, bo jakby książki są na czasie, ludzie czytają książki, więc mogliśmy coś polecić, więc zanim pójdziemy, bo teraz ktoś się może zastanawiać, na przykład, dlaczego w takim razie używacie testów toniczności mięśniowej, tam testów nerwomyślowych w sytuacji, kiedy nie chodzi o narząd ruchu, no nie? Aha. Z tego zaraz dojdziemy, także bądźcie z nami po krótkiej rozmowie. Maciek, co teraz czytasz? Ja niezmiennie czytam i fizjologię. No weź takie coś lekkiego, żeby ludzie coś, coś lekkiego. Coś, no znaczy dobra. Może nie lekkiego, ale takiego, że wiesz, że bierzesz i wiesz, czytasz, no nie? Nie, że bierzesz, otwierasz i nigdy nie zamykasz, tylko zerkasz tej książki przez najbliższe 25 lat. Coś takiego. Bo tak wygląda fizjologia podejście zintegrowane. Tak. To jest książka nie do przeczytania. No, nie, w sumie nie. No, trzeba do niej faktycznie wracać, aczkolwiek no, nadal uważam, że jest chyba najbardziej wartościowa. No to osteopatia wisceralna i położnicza. Okej. Okay. To już bardzo też wygląda, dobra. Jak się uda skończyć. Da nie? się ją skończyć. Tak, tak. Definitywnie można. No. Można do niej wracać. Jest to też z Ben Farma chyba książka, no nie? Wiesz co, chyba tak. Tak mi się wydaje, bo oni mają takie charakterystyczne okładki. I ja to okładki gdzieś widziałem. Tak mi się wydaje. A może i nie. Jeszcze raz przez tytuł? Osteopatia wisceralna i położnicza. Okej, okay, dobra. Bo interesuje się teraz narządami trzewnymi poniżej pępka. To tam będzie sporo na ten temat. To znaczy, ty się interesujesz. Ja tak. Tak mówiłeś, że to cię zaczęło interesować. Tak, bo to po prostu nadal... to nadal są narządy wewnętrzne. Mhm. Wszystko. Więc mnie jakby nie... Interesuje to jakby na równi ze wszystkimi innymi rzeczami. Myślę, że to po prostu warto sobie łączyć kropki ze sobą i jakby potrafić rozkminić, czemu jest tak, że chociażby to no, może no, oczywiście dotyczyć pań, tak? Ale czemu kręgosłup lędźwiowy może boleć w trakcie okresu na przykład i czemu nie powinno tak być, więc myślę, że to akurat wymaga jakiegoś takiego no, zrozumienia też i naszego krążenia i endokrynologii w pewnym zakresie. Mhm. Więc myślę, że to też fizjoterapeutów powinno interesować. Tak, ja się super tak zgadzam. Czyli zacząłem się interesować tym, czym ja miałem, a jednak stwierdziłem, że na razie nie. Tak, bo ale ja mam mówię, takie, jako... wiesz, jakby zainteresowania typu będę jakby, wiesz, aha. Dwa tutaj tematy penetrował mocno, o to dobrze pasuje, jeśli chodzi o ginekologię. Dobre słowo. Będę dobrze penetrował, było to somatyzacja emocjonalna, czyli psychosoma i właśnie tutaj tak. Uroginekologia. Znaczy, no i stwierdziłem, że jednak za duże dwa mocne tematy, jak na po prostu jednego mnie w tym roku. Tak, znaczy to akurat u mnie wyszło tak trochę spontanicznie jakby z tej racji, że no pracując z osobami z zaburzeniami trzewnymi, no to się okazuje, że to bardzo mocno koreluje jedno z drugim i po prostu bardzo dużo pań z problemami z takimi powiedzmy typowo jelitowymi, albo z problemami o jakimś takim podłożu, gdzie tam najmocniej obciążona jest wątroba, okazuje się, że ma jednocześnie dosyć duże problemy ginekologiczne i to nawet na początku przyznam, że to nie było jakieś mocno wypytywane powiedzmy z mojej strony, tylko jakby panie same zauważyły, że po tym jak udało nam się przywrócić prawidłową funkcję jakby w ogóle związaną z trawieniem, to samoistnie poprawiło się bardzo dużo rzeczy związanych właśnie czy to z bolesnymi okresami, czy z jakimś bólem w trakcie współżycia. Co ty mówisz? Sugerujesz, jakiś... że ja mam brzuszne ze sobą połączone? Ja mam brzuszne z miednicą? Że ja mam brzuszne ze sobą połączone? Że wszystkie narządy są ze sobą jakoś połączone? Chcesz niemożliwe. To powiedzieć? Tak? Tak, będę bardzo sarkastyczny. Absolutnie w ogóle to jest niemożliwe. Są dwa osobne tematy. Wiemy, że ginekologia to ginekologia, to jest osobna specjalizacja, a interna to jest interna. Tak, wiesz, ja zacząłem się zastanawiać właśnie, bo zdarzył mi się mieć naprawdę bardzo fajne, wiesz, efekty u pacjentów no, z trudnymi tematami na przykład, no nie, jakby wiesz, związanym z jakimiś mięśniakami na jajnikach albo z jakimiś tematami związanymi z endometriozą, które nie mogły zejść w ciąży, a potem się okazało, że zaszły, a nie ze mną, żeby nie było, to zawsze taki temat, który się gdzieś tam pojawia, że ho, ho, ho. Wiesz, jakby trudne tematy, jednocześnie
w ogóle ten temat olaliśmy, no nie? Jakby, bo jakby temat był kompletnie inny, tak? Odzyskaliśmy, wiesz, balans napięciowy, no tak. Skupiliśmy się kompletnie na czymś innym, ale okazało się, że i tak ten obszar wymagał gdzieś tam pracy, czy to po prostu przez taką pracę manualną, czy okazało się, że to jakiś temat trochę emocji związanych, no i to poszło, no nie? Tak, no i więc właśnie. A jednocześnie nie jestem specjalistą z drugiej ekologii, żeby nie było, no nie? No właśnie, no bo się znowu okazuje, że po prostu jeśli się jakby specjalizujemy w pracy z ludźmi, to takie rzeczy muszą wychodzić samoistnie, no bo nawet jeśli będziemy myśleli o tym, że ginekologia czy uroginekologia w ogóle, no to musi być od razu praca z obrębem miednicy. No ja tutaj powiedziałem, że teraz praca z brzuchem, no to z wątrobą, to się wydaje, że z wątrobą czy nawet w tym pakiecie jelitowym, no to może całkiem blisko. Ale to też trzeba pomyśleć o tym, że jak już powiedziałeś o sprawach emocjonalnych, no to one są no przecież jakby zawiadowane przez tą naszą środkową część mózgu. I teraz uwaga, układ hormonalny też. To jest właściwie to samo miejsce. Nie? Tak, tak, tak. I wydzielanie hormonów jest bardzo mocno związane też z naszą emocjonalnością. I to już chyba też nie powinno jakoś specjalnie dziwić. Ja bym powiedział, że układ trzewny, czyli wiesz, cała brzuszna jest praktycznie zawsze związana z emocjonalnością. Tak jest. Więc można czasami pośrednio, a nawet zmniejszyć, wiesz, problemy przez pracę, nawet jeżeli to jest temat, wiesz, stricte emocjonalny, to przez pracę manualną i tak możesz tę sytuację bardzo mocno poprawić. No tak. No, pewnie. Więc to jest fajne. Dobra, więc to miało być lekkie pytanie, to było, co czytasz? Jak zwykle. Jak zwykle. Ja natomiast ostatnio zainteresowałem się różnymi tematami kwantowo-energetycznymi. O, to jest znowu jakiś leciutki temat. Mechanika kwantowa. Mechanika kwantowa i jakby taka różnego rodzaju energetyczność, no nie? W ciele, co jak się okazuje ma dużo wspólnego podobieństwa ze sobą. I oczywiście u mnie to jest ciekawe, jak jakby poruszam jakiś temat, który na przykład okazuje się, że też jest interesujący po prostu na przykład dla mnie i na przykład dla Agi, to wychodzę z domu, a potem wracam, okazuje się, że mam już 10 książek na ten temat. Wiesz, jakby zakupiony, więc jakbyś na przykład chciał coś psychosomatycznego tutaj energetycznego albo kwantowego, to ja bardzo kilka takich pozycji mam. Zwiększyło. Bo stwierdziłem, że tylko tam znajdę odpowiedź, jak działają rzeczy, które robię. No nie? Może tak być. No, może tak być. Więc, jakby praca pracą, fajnie, super efekty i tak dalej. I nawet, wiesz, takie proste tłumaczenie pacjentom, ale na przykład, wiesz, jakby, znaczy, to też jest, załóżmy, no okej, znajdę odpowiedź w mechanice kwantowej. Już nawet znalazłem trochę odpowiedzi w mechanice kwantowej na ten temat, ale tak. To nie są takie też lekkie tematy do poruszenia, nie? W ogóle nie. Poza tym, no, z mechaniką kwantową, tak przynajmniej z mojej perspektywy też tak troszeczkę jest, że pod nią dużo rzeczy można podciągnąć, nie? Tak, bo tak. To jest nauka teoretyczna i teraz jakby też się trochę z tym spotykam, że no w sumie wszystko można przekładać na tą mechanikę kwantową. Jest ale to jest ona w ogóle fajna dziedzina. Ewoluowała, no nie? Dość mocno. Na pewno, bo myślę, że ona będzie też taka, wiesz, doświadczalna, zmieni, nie? Tak. Znaczy już jest doświadczalna, ale będzie bardziej, powiedzmy, taka matematyczna, nazwijmy to, no nie? I taka opisana. Może nawet bardziej życiowa w pewnym momencie. No na razie jakby odnosi się przede wszystkim do tych zjawisk, których my jakby nie widzimy gołym okiem, więc na... Wiesz co, na przykład ten mam tytuł, który sobie teraz czytam, on jest właśnie stricte bardzo mocno związany z leczeniem. Czyli wiesz, gdzieś tam... Tak. Znaczy my oczywiście jakby obserwujemy w naszym życiu efekty tego wszystkiego, co opiera się jakby na założeniach fizyki jakiejkolwiek, czy to fizyki newtonowskiej, czy fizyki kwantowej, no to przecież to, czy my o tym myślimy, czy tak jest, czy tak nie jest, to po prostu działa, nie? Tak wszechświat musi być jakoś zbudowany, tylko nam może być ciężko zaobserwować i nawet czasami wytłumaczyć samemu sobie, bo to ja nadal uważam, że dla mnie to jest trudny temat, zaobserwować to, jak działa ta mechanika kwantowa, no bo ta newtonowska jest taka w sumie no prostsze, nie? Mówisz komuś, no patrz, tutaj jest przyspieszenie, nie? Tak, wciskam gaz i jest przyspieszenie. Tak, no. I to ktoś jest co dwa przedmioty oddalają się od siebie, no i tak dalej. Tak, easy job. A tutaj są czasami takie rzeczy. Słuchaj, to masz cząstkę i falę. Cząstka jest w jednej rzeczywistości, a fale jest w drugiej. Tak, wiesz, tu tak, ale one jednocześnie, na przykład światło ma naturę falowo-cząsteczkową i tak naprawdę jest falą, ale jak nie patrzysz, to na przykład może być cząstką, albo jeśli spodziewasz się, że będzie cząstką, to jest cząstką, ale jeśli ktoś inny będzie obserwował tą samą cząstkę, tak, ale myślał o tym, że jest falą, to wtedy jest falą.
I tak naprawdę, żeby było to jeszcze prostsze, to tak naprawdę to się stało falą albo stało cząstką tysiące lat temu. Na przykład, kiedy ta informacja wędrowała z jakiejś gwiazdy. Mhm. I teraz myślimy sobie, czyli to, że ja teraz o tym pomyślałem, to znaczy, że wpłynąłem na to, co działo się tysiące lat temu. No. Tak. Proste, nie? No. No. Bo jest, wiesz, to jest ona jakby, ona nie jest w czasie przestrzeni. Tak, i to jest, myślę, że w takim razie dużo trudniejsze do zrozumienia. Niż samo przyspieszenie. Niż tak przyspieszenie i to, że wciskasz gaz i oddalasz tak, się tak, od gabinetu, nie? To jest też bardziej zrozumiałe, na przykład jak to, że po prostu bierzesz mięsień, wiesz, tak. Masujesz go, on jest luźniejszy. To jest proste, to jest taka to jest tak newtonowsko, no nie? Prostu, tak. Tak, konsystencja była taka, ja zrobiłem masu, porywiał się ukrwienie, ona jest taka. Działa, no nie? Działa, spoko. A tutaj wiesz, my wiesz, na taki temat, o i teraz możemy sobie spokojnie wrócić. Dlaczego my używamy testów toniczności mięśniowej w sytuacji, kiedy teoretycznie wcale nam nie chodzi o układ narządu ruchu? No bo kurna, nie ma innej możliwości specjalnie. No to jest pewien problem, bo moglibyśmy na przykład, pracujesz, wiesz, jest laboratorium, leżanka. I wiesz, robisz jedną rzecz, szybko pobieracie krew, badacie. I wiesz, poziom naszych hormonów stresu, no nie? Bo jakby każda reakcja no tak. Miałaby wpływ na nadnercza na i byś widział, no nie? No tak. Tak, powiem przykład rękę tu, ty kortyzol, no nie? Można jest byłoby to pacjenta podłączyć też na przykład do EEG albo do EMG. I próbować i z tymi EMG. Wiesz, no to musiałoby być dobre EMG i, tak, i głowę najlepiej to no nie? zrobić. A myślę, że też jak ma się trochę nawbijanych igieł, to te powiedzmy reakcje mogą być różne. No bo u mnie wbijasz igieł, ja jestem tak. Nieruchomy, nie mam. W sensie jakby wiesz, wbijasz mi jedną igłę gdziekolwiek, ja nie ruszam żadną częścią ciała. No nic dziwnego po prostu. Mimo, że i nie boję się jakoś specjalnie igieł, no nie, ale po prostu taka reakcja, że może nie ruszę się, bo będzie mnie bolało, jak się napnę i tak dalej, a wiem, że a żeby napiąć złamie. Tą łydkę, to ja wcale nie muszę napiąć tej łydki, tylko wiesz, podnoszę głowę do góry i już czuję tą igłę. Mhm. Więc te odpowiedzi mogą być różne, no więc nie mamy specjalnie dużo możliwości. I wiedząc, że te wszystkie układy są ze sobą dość mocno połączone, tak my korzystamy z narządu ruchu, układu i badamy sobie reakcje mięśniowe, to badamy sobie po prostu zaburzenia wszystkich innych układów. Mhm. I jak znajdziemy sobie przykładowo, co powoduje, że ten dany obszar zaczyna działać i pracujemy sobie tam, to my poprawiamy równowagę, można powiedzieć, homostazę, czy jak tam zwał, tak zwał. Nie tylko w narządzie ruchu, ale wiesz, w układzie endokrynnym, krwionośnym, co tam jeszcze mamy? No oczywiście mięśniowo-powięziowym. No każdym. Każdym, po prostu. Wszystkich układach. Więc okazuje, że my nie wpływamy tylko na, wiesz, kości, mięśnie, staw, więzadła, tylko jednocześnie możemy poprawić całą masę innych rzeczy. Stąd się okazuje często, że przychodzi do ciebie pacjent, i ma problem z lędźwiami, no nie? No i okazuje się, że ty znajdujesz, że główną rzeczą to są zaburzenia w obrębie jamy brzusznej. Bo miał kiedyś jakąś tam endoskopię, miał robione, wiesz, masę innych rzeczy, może jeszcze jakaś cesarka była, a może niekoniecznie, może miał wypadek samochodowy i pracujesz z tą jamą brzuszną, a się okazuje, że nie boli go lędźwie. Powiedzmy, że to była kobieta, nie ma bolesnych okresów. Żadnych w życiu, nie no żartuję, po prostu bolesnego miesiączkowania. Można się pytać o bolesne okresy i pytam się na kursie ludzi, chłopaki też mówią, ja też miałem ostatnio ciężko, no nie jakby. A tu chodzi o bolesne miesiączkowanie, żeby było okay. Proste. Okazuje się, że na przykład miała, wiesz, jakby jakieś wypryski na twarzy, no nie? Różne jakieś tam, wiesz, zmiany trądzikowe i się okazało, że nie ma tego. Okazało się, że wysypia się lepiej. Okazało się, że po prostu ma lepszą reakcję na po prostu stres emocjonalny i jeszcze kilka innych rzeczy, no nie? A ty po prostu wyszedłeś po prostu z zaburzeń stricte mięśniowo-powięziowych. Zrobiłeś to i się inne rzeczy też, wiesz, po tej pracy zrobiły, no nie? Więc fajnie. I potem się okazuje, że to jest ciekawe, no nie? Bo jakby docelowo nie ma znaczenia, wiesz, czy pracujesz pod tym kątem, jak my z problemami mięśniowo-powięziowymi, bólami wszelkiego rodzaju stawowo-więzadłowymi, czy z innymi takimi rzeczami, które są w ogóle niezarezerwowane dla fizjoterapeuty, bo nie wiem, czy wiesz, ale dalej jesteśmy fizjoterapeutami. No tak, dalej płacimy składki. Dalej płacimy składki. Znaczy z tym płaceniem, to wiesz, tak. Jakby
Ja właśnie ja sobie zdałem sprawę, że mam pewne zaległości i nadrobię je dzisiaj prawdopodobnie. Okej. Okay. No, muszę chyba stałe zlecenie zlecić. Zrobisz tak? No, powiedzmy. Powiedzmy, ale ja mam... Masz na zero jesteś. Mam saldo dobre. No okej, okay. Tak. Ja dzisiaj będę miał, więc jak ludzie by to oglądacie, to już jest nieaktualne, już jest uregulowane. Tak. Więc tak to wygląda. I ja pamiętam, jakiś czas temu dostałem taką, wiesz, jakby informację. To chyba było pod filmem, gdzie tam żaliłem się, że wydam dużo pieniędzy na szkolenie. W ogóle nie chodziło o żal, tylko chodziło o pokazanie, że fizjoterapeuci się uczą trochę. Tak jest. Robię sporo szkoleń. I tam miałem takie informacje pod spodem, że to oznacza, że jakby, wiesz, zajmuje się dużą ilością problemów różnych, no nie? Bo też konia były, wiesz, i z visceralgi gdzieś, i tam jakieś emocje, tam różne rzeczy. No i tam była taka informacja, że chodziło docelowo o to, że jak to możliwe, że jest tu za człowiek, który robi dużo rzeczy, a jednocześnie na przykład lekarze specjalizują się tylko w jednej swojej dziedzinie. O co w ogóle chodzi? Gdzie jest ten błąd, no nie? Czy ja jestem jakim, wiesz, powaleńcem? Czy tam coś jest nie tak? No, jak dla mnie odpowiedź jest dosyć oczywista. To był ten problem, no nie? Czy wiesz, ja posiadam aż tak dużą wiedzę, że po prostu zebrano by teraz 5 różnych specjalizacji. Wiesz, ginekologia, co tam mamy ciekawego? Ortopedia, neurologia. Psychiatria. O Jezus Maria, psychiatria i... Kardiologia. Bo... Kardiologia, niech będzie. Niech ta będzie. Psychiatra mnie tam trochę tak, wiesz, bo ja nie pracuję z pacjentami, wiesz. Trudno, dawaj, to jest mocna, specjalizacja. No i wiesz, oni siedzą tam w piątkę, ja po drugiej stronie. I ich disuję. Disuję. Jadę na nich disy, a nie, nie, to nie o to chodzi. W ogóle. Oni mają oczywiście, wiesz, nieporównywalną większą wiedzę specjalistyczną. To w ogóle no nawet nie ma co mnie porównywać do ortopedy czy neurologa czy kogokolwiek. Po prostu zjadłem je na śniadanie ze swoimi tak, tematami. No po prostu trzeba też myśleć o tym, że oni się często zajmują na przykład stanami nagłymi. I to takimi bardzo, no faktycznie bardzo jakby specjalistycznymi problemami. Nie? Więc w problemach, nazwijmy to specyficznych, no faktycznie mają tutaj dosyć mocną przewagę, no. Bo się okazuje, no jak przyjdzie do nas ktoś ze złamaniem otwartym, no to nasza cała wiedza z ortopedii się może na nic nie przydać, prawda? Tak, tak. No, więc oni mają dużo większą wiedzę, ale wiesz, jakby oni tak samo pracują z pacjentami niespecyficznymi. Tak. Podejrzewam, że jest szansa, że w takiej normalnej przychodni, nie mówię teraz o SOR-ze, no nie, to większość jest takich pacjentów, że boli no jest ich, dużo no nie? Szansa. Myślę, że większość. No nie, chyba, że się specjalizujesz stricte, wiesz, bo jest ginekolog, który specjalizuje się, nie wiem, w niepłodności, no nie? Czy tam w czymś innym. No to oczywiście może mieć konkretną grupę pacjentów, ale jak jest takim normalnym specjalistą i pracuje sobie w takim, nie, medicoverze, załóżmy, no nie? No to zakładam, że ci pacjenci są dość podobni do tych, którzy przychodzą do mnie. Stricte. Tak. I to jest takie, no nie? Jakby potem się okazuje, że taka twoja super dokładna wiedza specjalistyczna w problemach niespecyficznych, kiedy chodzi doszło do zaburzeń homeostazy całego ciała, to ona jest taka niespecjalnie pasująca tam. No raczej tak. No a tutaj. Mieliśmy też, jak ostatnio miałem w weekend taki mały wjazd na nasze metody i swoją osobę trochę, no, na nie. No, no. Bo nie, może wam powiem, o co chodzi tutaj. Nie będę się tam specjalnie żalił, ale chodziło o to, że wrzuciłem zdjęcie z testem surrogacji. No to po prostu w specyficzny sposób badasz jedną osobę przez drugą, krótko mówiąc. W medycynie kwantowej już nazywam jakby odpowiedź, co tam się może dziać, no nie? Więc fajnie. Ale, znaczy tak fizyka kwantowa powiedziała w medycynie, chociaż medycyna kwantowa to brzmi nieźle. Medycyna kwantowa, no nie? No, brzmi grubo. Brzmi grubo. No, z fizyki kwantowej znalazłem odpowiedź, ale chodzi o to, że oczywiście tam dostałem pojazd, że... A na początku, że o koleś... że wygląda jak egzorcyzm, no nie? Jakby, no zapytam się, czy wiesz, jakby księża mają tylko jakby tutaj możliwe tykanie dzieci za głowę, no nie? No bo wiesz, jak to jest, wiesz, dajesz na tacę, a ksiądz ci tam, teraz pandemia to pewnie tak nie robi, no nie? Ale mnie to tak, wiesz, ręka na główkę, no nie? Okay. Ten gest ręka na głowę to się kojarzy ludziom stricte z kościołem.
Nie, ale to no ja nie jestem jakiś taki szczególnie często uczęszczający. Tak, no, ale możesz mi zaufać tej kwestii, no nie? No dobra, ja okay. Tak mówię, że tak jest, to tak, tak jest. Znaczy nie wiem, czy ludziom kojarzę, ale po prostu to jest taki, no mnie nawet się kojarzyło kiedyś tak, wiesz co chodzi, no nie? No, ale chodziło o to, że po prostu tam dostaliśmy też, bo to nasza firma trochę dostała różne tam wciry od osób i część osób nie spodobało się, że na przykład my się odnosimy do neurologii, co jest do końca nieprawdą, no nie? Odnosimy się do układu nerwowego trochę, tak. A neurologii, i że to nie jest neurologia, co my pracujemy, dlatego że niektórzy pracują w zespole interdyscyplinarnym i te metody, które my wykorzystujemy, to oni nawet o nich nie słyszeli. A uwaga, jakby słyszeli, to by pewnie wykorzystywali, no bo jakby były skuteczne, to wszyscy by to robili. No i teraz pytanie, czym jest neurologia? Dokładnie. Z definicji jest to nauka o układzie nerwowym. Koniec. Więc myślę, że jeśli odnosimy się do układu nerwowego i do wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii układu nerwowego, to zajmujemy się też neurologią. To, że to się komuś po prostu kojarzy tylko z zespołem Tourette'a i powiedzmy udarami, to nie znaczy, że to jest cała neurologia. Mhm. Po prostu każdy, kto pracuje z ludźmi, w pewnym zakresie no, pracuje też z układem nerwowym, więc to nadal jest neurologia. Jak ktoś powie, ale ja to wcale nie, bo ja tylko manipuluję kręgosłup. Okej, to nadal pracujesz z układem nerwowym. Tak. Czy nawet jak nie chcesz, to też. No tak, no ja się z tobą zgadzam w 100%. No, w 100%. Jak, wiesz, jakby ja mniej więcej wiem, o co chodzi tym ludziom komentującym, tak, tak, no nie? A, tak. Że co to jest za neurologia, skoro wy nie pracujecie z udarami, z pacjentami po wypadkach komunikacyjnych, co nie jest do końca prawda, bo zdarza nam się, ale rzeczywiście jakby nas zostawili z tymi dokładnie metodami na oddziale, gdzie są świeży udarowcy, no to się one tak sprawdzały średnio, powiedział, no nie? No tak, bo to prawdopodobnie jest problem dosyć specyficzny. Właśnie, to jest znowu problem specyficzny. Te metody nasze w sporach stricte specyficznym się sprawdzają gorzej. No, trochę. Mogłyby się sprawdzić jako ewentualnie jakiś tam dodatek do terapii, która powinna być prowadzona faktycznie w sposób interdyscyplinarny. Interdyscyplinarny i oparty w dodatku o pewnego rodzaju algorytmy. No. Bo niektórych rzeczy definitywnie nie wolno wtedy robić, a niektóre wręcz trzeba robić. A niektóre w sumie można by było robić, niektóre nie są robione, no nie? Bo na przykład tak. Jak sytuacja dzisiejsza, gdzie przyszedł zbulwersowany tutaj do mnie i Michała odnośnie pana, tak? Może być historię, bo to nawet to jest ciekawe, no nie? O tego dyskopatycznego. Aha, okej. Okay. No, a potem będziesz narzekał na ginekologów. To jest... Na ginekologów też będę narzekał. Tak, to no możesz dobra, teraz... Okej, okay, to mam dzisiaj dzień narzekania. Nie, no, to po prostu chodziło nie, o to, to że... są tematy, które na przykład ja też mogę ponarzekać, bo na przykład szczególnie ta druga kwestia to jest taka, że ja... No, jest to dla mnie po prostu chore, no nie? Co to by nie mówić. Aha. Ale zacznijmy od wersji light, gdzie no ludzie tak. Będą mogli odnieść to po prostu do swojej pracy, swojej bo to się zdarza cały czas i my to cały czas na terapii nerwomyślowej mówimy, aha. Więc jak komu się spodoba te podejście, to pewnie się prędzej później zobaczymy, więc to może być fajne. Więc no tak. Okej, no więc generalnie chodziło o pana, który przyszedł i jakby powiedział, że no jego głównym problemem jest to, że no bolą go plecy, nie? Mm. No i chodzi, no bolą go od kilku ładnych lat i on już w ogóle zaczął wszystko od tego, że mówi, proszę pana, ja kilka lat temu spadłem z traktora, rozwaliłem sobie głowę, miałem wstrząs mózgu, no i potem wylądowałem w szpitalu. No i leżąc w tym szpitalu, poczułem, że mnie strasznie bolą plecy. No więc powiedziałem o tym oczywiście lekarzowi, że odczuwam dosyć silny ból w odcinku lędźwiowym, no więc wpadł na pomysł, że może to jest dyskopatia. No ja już słuchając tego myślę, aha. Ale też mówisz, no jest taka szansa, jakby no jakaś, mogło to się wydarzyć. Nie? Jest, nie? Spadł na, nie wiadomo jak, wiesz, układ nerwowy, opona, połączenie, może spadł też na tyłek. Mogło tak się wydarzyć. Tak, nie? Ale to, że to akurat mu się odezwała stricte dyskopatia, myślę, że szansa jest dużo mniejsza niż chociażby to, że układ oponowy mógł być. Tak. No mógł. Okej, bardzo spoko. Krążeniowo też to się tam mogło dużo zepsuć. I oczywiście jakby wierzymy temu gościowi, że go bolą plecy. No i mówi, że pierwsza decyzja to była taka, żeby mu zrobić badanie obrazowe kręgosłupa lędźwiowego. No i się okazuje, że faktycznie wyszło tam, że ma dyskopatię. No i w takim razie no, trzeba go leczyć na dyskopatię.
I jakby w tym momencie wszyscy zapomnieli o tym, że przed chwilą miał uraz głowy ze wstrząsem mózgu i tak dalej, no i po prostu zaczęto go leczyć na dyskopatię. No więc wiadomo, że po prostu po kilku turnusach fizjo i po różnych wizytach u fizjo prywatnie, no nikt nie jest w stanie poradzić sobie z jego dyskopatią. No i pytanie dlaczego? Ja wręcz po prostu zapytałem tego pana tak, czy jak pan myśli, czemu to w ogóle nie przyniosło żadnych efektów? I on mi mówi, no bo to prawdopodobnie w ogóle nie jest od tego. Mi się to wszystko zaczęło od urazu głowy. Ja mówię, no i bardzo dobrze, bo pan o tym wie. Więc po prostu zajmijmy się tym, co trzeba zrobić. No i teraz to po prostu robimy. Robicie to. No fajnie, czy pracujesz mi z głową? Tak, jak powinno być to robione właściwie od początku. No jakby to było robione właśnie od początku, to by byłaby szansa, że to byśmy się już nie widzieli. Raz na po świeżo po urazie albo dwa i dziękuję. Ktoś by mu zrobił i teraz w ogóle byśmy się nie musieli widzieć i o tym rozmawiać. Tak, tak. No. Więc to jest sytuacja standardowa, więc badałeś, tak? Pewnie brzuszek i tak, oczywiście rzeczy. Sprawdzaliśmy wszystkie ruchy związane z kręgosłupem lędźwiowym, no i okazało się, że one no tak naprawdę wszystkie są dysfunkcyjne. No i po prostu kompresja samych miejsc urazu sprawiała, że to wszystko się normalizuje. Mm-hmm. No i tyle. Tak, tak. No standardowa sytuacja. Klasyczek. W gabinecie klasyczek gabinetowy. Więc to była praca z układem nerwowym. No nie wiem, pracować też z głową. No definitywnie tak. Ja to może jeszcze wrócę do tego tematu, bo my rzeczywiście czym się nie zajmujemy, to prawdopodobnie, chociaż też nie wiem, jak to można powiedzieć, bo tak, żeby wiedzieć, o co temu człowiekowi chodziło i czy my nie pracujemy, no to my nie bardzo pracujemy stricte z, no nie wiem, czy nie pracujemy, neurologią kliniczną. Mm-hmm. No nie? No teraz faktycznie nie. No ale mamy też bóle głowy, więc to tak w sumie nie wiadomo specjalnie, no nie? Bo... No powiedzmy, no ta, jak większość osób słyszy neurologia, no to myślimy od razu o stwardnieniu rozsianym, o innych chorobach neurodegeneracyjnych, uszkodzeniach rdzenia kręgowego, o takiej w ogóle neurotraumatologii. No to tak, to my faktycznie się tym nie zajmujemy. No nie mamy na to po prostu ani jakby... Czasu, przestrzeni, sprzętu. No w ogóle tak, no nawet już odpowiednich jakby kompetencji trochę do robienia tego, no bo to też jest specyficzna praca i trzeba być z tym trochę jakby na bieżąco. Mamy zespół interdyscyplinarny, mamy zespół jednodyscyplinarny. Wszyscy mu się jednym. Wszyscy tak, tym wszyscy samym. Jedną dyscyplinę. Ale miałem naprawdę też bardzo fajnego pacjenta jakiś czas temu, którego się udało jedną wizytą u niego zaktywować rękę, aczkolwiek on był rehabilitowany wcześniej. Mhm. Rehabilitował się sam, bo jest bardzo, wiesz, wytrwałym młodym mężczyzną. A słuchaj, nie wiem, czy kiedyś mówiłem, historia jest ekstremalnie ciekawa. Akurat teraz ostatnio na koronawirusa chorował, więc mamy małą pauzę. Mhm. I raczej ćwiczy sobie tutaj teraz u nas z Arturem. Ale na strzelnicy, gdzie strzelał pistoletami gazowymi, uszkodził, jakoś zerwał się zawór. I gazem dostał tenicę szyjną, którą gaz rozerwał. Brzmi hardkorowo. Brzmi mega hardkorowo. Oczywiście stracił przytomność. I wiesz, władzę chyba w lewej ręce i w lewej nodze. Mhm. I ona oczywiście, wiesz, tam spastyka się zrobiła, dużo, dużo rzeczy. I miał bardzo kiepską... My się spotkaliśmy kilka miesięcy po. No nie? Jak dobrze będą... To nawet chyba to był początek roku, niecały rok, no nie? Niecały rok od urazu. I tą rękę miał kiepsko chwytną, więc oczywiście wyszliśmy z poziomu tej ręki, jeśli chodzi o napięcia mięśniowe, hipertonię, bo tam była i cała masa. Mhm. Doprowadzi nas to do uszkodzenia właśnie tej tętnicy na bliźnie. Pracowaliśmy z blizną różnymi technikami i po 15 minutach miał pełen chwyt w ręku. Więc wiesz, jakby można byłoby tę wiedzę wykorzystać do wspomagania, wiesz, pracy z innymi. Oczywiście ta technika by się nie dawała do niczego w sytuacji, kiedy on, chociaż cholera go wie tak naprawdę, nie? Co by się wydarzyło, gdyby miał miesiąc po od razu zrobiono to szyjkę ładnie? Nie? Trudno powiedzieć, no bo tam świeże procesy zapalne no, i na pewno nie wiemy tego, no inaczej to wszystko funkcjonuje. No teraz to już nie wiemy i się nie dowiemy, ale... Wiesz, tak samo z udarami czasami, no nie? Na przykład wiesz, pytanie, na przykład, dlaczego nie pracuje się z obszarem twarzy? Skoro wiesz, masz pacjenta po udarze i on jest, nie wiem, dwa lata po... I ktoś mu odzyskał fajną sprawność ręki, wiesz co chodzi, on już oddziała, ok, ale to nie jest ręka po stronie przeciwnej, tam dalej jest coś, kurde, jeszcze nie teges. I okazuje się, że znajdujesz sobie zaburzenie tończności mięśniowej, doprowadza cię to na głowę.
No nie? Szwy, czaszki, ten obszar, okazuje się, że ten obszar na przykład zajęty, nie wiem, krwiakiem, no nie? Pracujesz sobie z tym obszarem, okazuje się, że jest tkliwy, wrażliwy, bolesny cały czas, włosy na przykład rosną gorzej, albo coś tam się dzieje, no nie, na tej głowie. Robisz sobie to i się okazuje, że ta ręka zaczyna jeszcze pracować inaczej. Lepiej, no nie, po jakimś czasie. I na przykład dlaczego nie pracuje się z głową w pacjentach często poudarowych? Nie pracuje się specjalnie z głową. Ja nie kojarzę. Jakby z takiej neurologii to wypadłem wiele lat temu, ale jak się tego uczyłem i tak i jakby pracowałem z takimi pacjentami, to się tego nie robiło. Nie robiło się, no. Może się coś zmieniło, bo my też nie śledzimy. Tak, dlatego tego. Nie odnoszę się do tego, co jest tak, teraz. Tak, ale możecie dać nam znać, czy pracuje się z głową u pacjentów podarowych, czy nie. Mhm. A szkoda, bo myślę, że można było mieć też efekty. Ja miałem kilka razy, aczkolwiek jak są ludzie po Radku Składowskim i tam sobie różne algorytmy ostukiwania pinami i tam trochę osób pracuje w neurologii, no to bardzo sobie chwalili. Tak. Znaczy to ja już jakby wtedy takie rzeczy robiłem i pracowałem jakby stricte z czaszką, na przykład u pacjentów, jak miałem takich po operacjach głowy. No to kraniotomii z różnego powodu. To jest operacja, to w ogóle nie tak, ma to tamto, to trzeba to zrobić. No tam po glejakach, o poniakach chociażby, nie? Tak. Tak, to tutaj po, wiesz, no po to jest w ogóle jakichś krwiaków. Oczywista sytuacja, no nie? Ale na przykład udary nie jest bezpośrednim uszkodzeniem w obszarze czaszki. Czaszki, no nie. Stricte, nie? Mhm. Aczkolwiek jakieś tam uszkodzenie pod się, no nie masz jak się do mózgu dostać specjalnie, inaczej niż przez tak, czaszkę. Tak, no ale to wiadomo, no. No dobra, no też do przemyślenia. No, także możecie dać nam znać, czy pracuje się z tą czaszką w neurologii stricte, czy nie. I tam też pada taka informacja, bo wiesz, jakby procedury medyczne niespecjalnie pozwalają często robić na rzeczy najbardziej skuteczne, które dają efekty, tylko na te bezpieczne, przebadane, bez konsekwencji jakichś większych, no nie? Mhm. I takie uargumentowane i po prostu wiadomo, że to można robić, wszyscy to robią, bo... Mhm. Więc to też nie jest taki argument, że jakby to działało, to by wszyscy to robili. No właśnie. Nie jest. No też trzeba pamiętać o tym, że faktycznie w jakiś tam... No to też jest trochę jakby sprawa kompetencji i świadomości tego, co się robi, bo też nie bardzo wyobrażam sobie, żeby na przykład komuś, kto jest świeżo po udarze krwotocznym, żeby mu jechać faktycznie głowę, no, byłoby ciężko. Albo w jakiś taki specyficzny sposób, bo nawet bardzo delikatne techniki z terapii czaszkowo-krzyżowej, to część z nich, no mimo tego, że to jest praca pośrednia, która w sumie, no można powiedzieć, że nie ma jakichś przeciwwskazań, ale są techniki, tam chociażby taka technika kompresji komory czwartej, gdzie się używa bardzo mało siły i tam teoretycznie nic by się nie mogło wydarzyć, a może się wydarzyć. Nie, więc to też jakby no, kwestia tego, jak co terapeuta by wiedział, że na pewno może zrobić, a czego na pewno nie. Mhm. Więc myślę, że może dla dobra ludzkości ta rozwaga i czasami odgórne narzucenie tego, że czegoś nie powinno się robić, jest nawet dobrym pomysłem. Nie to, że nie powinno się robić na przykład zawsze, no nie? Tylko w jakimś okresie czasu, no nie? Tak. Tak. No tak, tak, tak. No. To na pewno. Tak, ale aczkolwiek, no może, no nie wiem, pytanie jest takie, czy lepiej w ogóle nie robić, czy robić? No właśnie tak, dlatego ja tutaj i tak jestem zawsze za tym, żeby ta diagnostyka różnicowa nadal u nas była na dosyć wysokim poziomie i no i możemy korzystać z bardzo różnych metod. One mogą być bardziej odjechane, mniej odjechane, bardziej sprawdzone pod kątem evidence-based. W ogóle nie sprawdzone. W ogóle nie sprawdzone. Ja w ogóle nie mam z tym żadnej spiny i jakby żadnego problemu, aczkolwiek no to, co wszyscy i tak powinniśmy umieć, to jakieś takie wnioskowanie stricte kliniczne, w jakich sytuacjach należy zachować super ostrożność albo wręcz odesłać pacjenta, to bez względu na to, jak ta nasz warsztat techniczny wygląda, to ta diagnoza różnicowa powinna być solidna u wszystkich. Tak. Ja tam jeszcze na grupie po prostu w związku z zanim jako taką mini dyskusję, czymś w ogóle fizjoterapia, no nie? Mhm. Bo na przykład rzeczy, które robimy, w ogóle nie są fizjoterapią, więc... Ale no właśnie jakby nie są fizjoterapią, czekaj chwilę, bo na razie tak nie mówię w ogóle, no nie? Nie są fizjoterapią, stricte, natomiast jakby na przykład, nie wiem, no, wystawiamy powiedzmy rachunek, faktury i tak dalej za usługi terapeutyczne, wiesz o co chodzi? No i fizjoterapia jest to po prostu działanie na korzyść poprawy funkcjonowania narządu ruchu, często przez bodźce fizyczne, no nie? I tak dalej. Tych różnych
Czyli nadal spoko. Tak, wiesz co, na przykład już po tej definicji. Tak, poczekaj, okay. Ja ci odpalę regułkę, którą ci tam wrzuciłem, taką basic, najprostszą. Czekaj, wezmę sobie jakiegoś tam... Czym jest fizjoterapia? Może jest nauką medyczną. Czekaj chwilę, niech będzie jakiś tam standardowa. Gdzie to... Okej, bo to przyjdę do serwisu, Google. Fizjoterapia jest nauką medyczną, tak? Które zadaniem jest utrzymywanie, rozwijanie i przywracanie zdolności ruchowych człowieka. No. No dobra. Spędzi większą ich rehabilitację, optymuje i na czym polega. Czyli patrz, teoretycznie chcesz poprawić zdolności ruchowe człowieka. I u nas akurat spełniamy 100% tego, dlatego że na początku oceniamy te możliwości ruchowe człowieka. Tak. Później robimy różne rzeczy. Nie ma znaczenia, czy ty wiesz, pracujesz w jamie brzusznej. No nie. Czy ktoś robi kręgosłup energetyczny i pracuje na emocjach. My później i tak sprawdzamy te możliwości ruchowe. I no to tak, nie. My od nich wychodzimy. Od nich wychodzimy, no nie? Więc teoretycznie my spełniamy 100% tej reguły. Nawet bym powiedział 150 czasami, no nie? 150. Bo wiesz, wychodzisz do punktu typu, który przychodzi człowiek, mówi, bolą mnie lędźwie, tak? No i wiesz, no i on wiesz, robi jakiś ruch. Mówi, o kurde, w skłonie, bo wolę lędźwie na makso, nie? Tak. I to jest, wiesz, jakby tak. Test kontrolny, nikt się do tego nie przyczepia. Ale nawet jak go nie boli, to my i tak oceniamy tak. Ten ruch. Ale niech będzie taki, wiesz, przykład taki, wiesz, taki prawdziwy, żeby nikt się nie mógł zarzucić. Tak. I boli go, robi test kontrolny, test palce podłoga, nie jakieś inne rzeczy jeszcze, nie? Można sobie zrobić inne testy bólowe. Po co się kładzie, my sobie wychodzimy od swoich. Jak dla mnie, jako tak obiektywnych, aczkolwiek dalej subiektywnych testów toniczności mięśniowej, które nie dotyczą narządu ruchu, żeby nie było, tylko dotyczą po prostu równowagi, które gdzieś tam skupia się na ocenie stresu według rady zdrowia i tak dalej. Potem wychodzimy do takich, i na przykład okazuje się, że w tym tułowiu niespecjalnie dużo rzeczy działa, no nie? Prawidłowo. Co nie ma, co się dziwić, że po prostu on, wiesz, schyla się jak łamaga i boli go podczas tego schylania. I później stwierdzamy, co stwierdzasz szpana. Głównym problemem jest zaburzenie wyobrażenia jamy brzusznej, bo sprawdziłeś to, wiesz, co poprawia pracę tych mięśni. Okaże się, że pan mówi tak, w sumie zgadza się, ja też w ogóle mam zaparcia, jest w ogóle problem cały czas. Czuję, wiesz, że ten brzuch jest taki nabrzmiały, bolesny. Pracujesz sobie z tym. Albo nawet wersja hardcore niektórych, bo stwierdzić, że to, co jest na moim kanale, to jest w ogóle magia czarna i tak dalej, bo tam, wiesz, mówię woda, ziemia i takie rzeczy. No ja to mówię po prostu, bo to jest na filmie. To jest na filmie. Ja wrzuciłem, wiesz, trzy filmy takie full, no nie? Takie po prostu... Full od jest. Full, no po prostu terapia skizofrenicznej, jak ona wygląda cała. Wiesz, tutaj kołem pięciu elementów, mudry, dobra. Wszystko, no nie? Okej. Okay. Zero tajemnic. Coś pamiętam z tego. Tak, i wiesz, i sytuacja była taka, że to tam czarna magia, to jest po prostu nic takiego, po prostu posegregowane rzeczy, no nie? Zamiast wymieniać wszystkie narządy, to wolę powiedzieć, wiesz, wodę zamiast pęcherz nerki, no nie? No. Jest prosie, no nie? Jest krócej, jakoś jest to tam, wiesz, posegregowane. No i wiesz, robisz swoje rzeczy, czy ja tam robię jakieś inne rzeczy, czy w ogóle pracujesz z obszarem głowy tego pacjenta i zaczyna ten miesiąc działać, po czym mówisz, proszę, zrobi pan jeszcze raz ten skłon do przodu, no nie? I on robi, mówi, nie boli go, jest fajnie i ten widzi, że ten zakres poprawił się, więc to jest 150% odzyskanej normy. To jest czysta fizjoterapia. Jeżeli fizjoterapia jest to, no nie? Bo fizjoterapia nie są konkretne, wiesz... Techniki pracy. Techniki pracy, algorytmy narzucone z góry. No nie, nie. No nie jest tak, no nie? No znaczy, nie jak tak będzie, to my się pięknie wycofamy z tego. Tak, okej. Okay. Nie będziemy sterbotami. I ja dumnie będę płacił wtedy VAT 23%. Jakby znaczy, tak się okazało, no nie? W sumie to już dawno się wypisaliśmy tak oficjalnie. Z czego? Znaczy nieoficjalnie, no tutaj już nasi słuchacze wiedzą, że nie jesteśmy Ale dalej fizjoterapia, bo jakby nie podoba się do końca fizjoterapia, no nie? Tak, my jesteśmy tacy JF na 50%, nie? Bo jednak trochę się dygamy i płacimy te składki. Nie? Tak jesteśmy. No ja myślę, że kiedyś powiemy, że jesteśmy oficjalnie, ja to w ogóle, wiesz, plan jest taki, że oficjalnie neuroterapeuta, który jest jakby zawodem medycznym, ja tak to widzę, współpracuje z innymi specjalistami branży medycznej i też nie płaci VAT-u. To jest plan na następne lata. Dobra, jeszcze jedno narzekanie, ostatnie, bo to jest takie narzekanie, do którego się u ciebie chętnie dołączę. Aha. Niedługo będę musiał zmykać, więc mamy po prostu kilka narzekania, podsumowanie i koniec. Więc Maćku, co cię tak poruszyło? Spróbuj odzerować te wszystkie emocje, jak dzisiaj po prostu wbiłeś do gabinetu i mówisz, nienawidzę tych.
Okej, okay, dobra. No nie, no dzisiaj mnie też po prostu mocno zbulwersowało, bo miałem taką pacjentkę bardzo mocno. No, młodą, sympatyczną dziewczynę. Tak, okay. Młodą dziewczynę. No opisz, żeby tak sumienie ludzi trochę, tak wiesz. Okej. Okay. Dziewczyna lat 20 kilka. No i bardzo dużo różnych dolegliwości, z czego dużo dolegliwości i hormonalnych, i ginekologicznych, co jakby, no jedno z drugim się jakby łączy, ale takie i problemy skórne, i jakby problemy w ogóle miednicy. Czyli bardzo... ona jakby miała zapunktować swoje zdrowie w skali 0-10, to by zapunktowała je na... Akurat nie pytałem o to. Raczej niżej niż wyżej. Ale bardzo nisko. Płakała przy wywiadzie? Nie, bo no to też jeszcze dalszy, głębszy temat, okay. Ale jakby zapytano, na ile ocenia swój poziom stresu, powiedziała, że ostatnio to nawet jakoś lepiej. Mówię, okej, to tak w ciągu ostatniego miesiąca, to od 0 do 10, gdzie 0 to jest brak stresu, a 10 to jest taki maksymalny stres, jaki jesteś w stanie w ogóle przeżyć, to na ile oceniasz ten ostatni miesiąc? No taki 7. A to jest ten lepszy miesiąc. Nie, więc generalnie bardzo ciężko. Leczona w bardzo różny sposób, głównie niezbyt odpowiedzialny i olewczy. Bo się okazuje, że na przykład dobrą odpowiedzią na jej problemy hormonalne, między innymi tam androgenizm, hirsutyzm, plus problemy ginekologiczne, po prostu podanie jej doustnej antykoncepcji hormonalnej i powiedzenie, że no dobra, spoko. I masz fajnie załatwione, nie? Tak. Będziesz zdrowa i nie już mogę mieć dzieci na razie, po prostu dwa w jednym. Tak, no. Plus na po prostu problemy z jej reakcjami na stres. Nie było jakiejkolwiek edukacji w związku z tym, tylko po prostu danie jej leków takich antypsychotycznych, po których mm-hmm. no, czuła się bardzo kiepsko. Tak, znaczy ciężko się dziwić. No ta ginekologia to jest po prostu taki temat. Ona nie jest tak upośledzona jak dermatologia. No, jeszcze nie. Nie aż tak, ale naprawdę jest... No ciężko. Ja na przykład Tun miał dużo problemów, więc może ktoś stwierdził, dobra, wyrównamy, no jakby leki antykoncepcja hormonalna nic nie wyrównuje specjalnie, tutaj jeśli chodzi o ilość hormonów, tylko po prostu dalej zaburza, no nie tylko w drugą stronę jakby to no szale tak, próbuje przechylić. Jakby jednocześnie, no, tak wspomniałem o tym, że tam jakby nie było jakiejkolwiek edukacji, więc u niej na przykład też jest sporo problemów dietetycznych, więc mhm. ja mam też po prostu... Odesłałem do dietetyka, na pewno bardzo niedoborowa dieta i jakby nikt nie zwrócił na to uwagi, no, że to może być problem. Tak, jak ja słyszę czasami, znaczy żeby nie było, nie mam nic przeciwko antykoncepcji hormonalnej, jeżeli po prostu jest po to, żeby była antykoncepcją, no nie? Aczkolwiek myślę, że są zdrowsze metody antykoncepcyjne. No, powinny być. Dla mężczyzn są takie dość proste, łatwe w obsłudze i nie wymagające specjalnie konsultacji z lekarzem, no tak. Więc nie widzę specjalnie problemu, no nie? Nie widzę problemu. Mam nadzieję, że panowie nie wymagają od swoich kobiet tego, żeby oszczędzić, czy coś takiego, ale słuchaj, jak ja też słyszę sytuację, że na przykład... Znaczy nie dziwiłoby mnie, gdyby tak było też. To patola, no nie? Jakby patola. To jest patola. Mhm. I sytuacja jest taka, że wiesz, masz krosy na twarzy jakieś, lat 20 ileś, i po prostu to jest twój główny problem, no nie? Mhm. Jakby nie chcesz się zabezpieczyć hormonalnie. No i po prostu lekarz ginekolog mówi, o, to antykoncepcja hormonalna, to ci te krosy znikną. Jak ja coś takiego słyszę, to po prostu, wiesz, oczywiście mówię, że słuchaj, jakby no to trochę nie do końca, bo dalej nie znam przyczyny, po prostu zachwiejesz sobie tylko ułożenie hormonalne w drugą stronę, więc to jest niespecjalnie, no chyba, że chcesz rzeczywiście mieć to antykoncepcję hormonalną, no to jakby to nic mi do tego specjalnie, no nie? Ale jeżeli to tak. jest tylko na jakby wypryski na twarzy, no to trochę ten lekarz postąpi nieodpowiedzialnie. To może warto byłoby zacząć od tego, co najprawdopodobniej jest faktycznie problemem. Tak, lepiej zacząć od diety niż iść do dermatologa, bo oni też po prostu w drugą stronę. Tutaj tak, no ja tutaj jakby nie widzę różnicy za bardzo między tym, jakby ktoś powiedział, wiesz co, może jakąś po prostu maść sterydową na twarz. Tak, jak po prostu idziecie do dermatologa, na przykład ktoś widzi wypryski, mówi, o, masz jakieś wypryski, to daj mi ci maść sterydową, to w momencie wychodzicie. Nie płacicie w ogóle za to. Tak. Tu wychodzicie, mówicie... Tak. Dzięki jakby, za info, tyle, tak. To się mogłem albo dowiedzieć pytanie, na... A będziemy szukać przyczyn tego problemu, skąd to się wzięło? Nie trzeba, to wtedy wiesz, ty zwrot tak. i wychodzisz, to nie? Się a jak ktoś wrzuca na przykład od razu, bo są tacy tutaj specjaliści, że od razu wjeżdżają z antybiotykami,
To nawet trzeba po prostu bardzo szybko wychodzić. Tak, przez po prostu wystawiacie swój prostu telefon z karty, mówicie, panie doktorze, no to stówka dla mnie. I on ma płacić za takie głupoty. Odwrotna sytuacja. No więc tutaj też trzeba no myśleć te kary, bo to wiesz, jakby te pytanie, które padło, bardzo ważne dlaczego, to też pacjenci też powinni sobie zadawać, no nie? W sensie, kurde. Skąd tak. mam te problemy na twarzy? Moje koleżanki nie mają. Ja mam coś, co jest nie tak. No jakby co robię źle, co się wydarzyło, że takie problemy gdzieś u mnie pojawiają, a innych niekoniecznie i po prostu też lekarz zada się jakby diagnostyka. Tak. No. No właśnie, tutaj też, żebyśmy się dobrze zrozumieli. My nie jesteśmy przeciwnikami leczenia farmakologicznego. Nie, broń Boże, to w ogóle super znowu, jest leczenie. No to nie? Bardzo dobrze, że mamy leki, tylko to nie są cukierki. Tak. Wiesz, z tego trzeba lekarz korzystać w odpowiedzialny sposób. Powiesz, że masz jakieś ta skóra, jakieś zapalenie bakteryjne stricte i da ci po prostu, jakby wiesz, lek na to stricte, masz, która jest dokładnie na tą przypadłość, którą masz, to jest rewelacja. Po prostu to jest specjalista, tak. jako z latarką trzeba go szukać, no nie? Tak powinno być. Tak, no. Więc jest ich mało. Niestety. Podsumowując, no bo to też jest, tak mówiliśmy, ta wiedza bardzo obszerna, którą specjaliści mają, to ona się niespecjalnie sprawdza właśnie na takich problemach niespecyficznych, no nie? Że coś nam wyskoczyło, w jakiś wyprys na twarzy i tak. Tak, bo tutaj bardziej chodzi kwestia zaleczania, a nie stricte gdzieś tam leczenia. Dobra, myślę, że wyszło jakby to, co chcieliśmy tutaj dzisiaj poruszyć, że to, co my robimy, no to wykorzystujemy sobie te testy po to, żeby ułatwić sobie komunikację między innymi terapeutami, plus, żeby tak naprawdę, no jedyna opcja to jest, bo nie mamy za bardzo innej możliwości, jak wyjście od narządu ruchu, żeby nas doprowadzić do jakiegoś problemu, stricte, ale my nie pracujemy stricte z problemem narządu ruchu. Mam oczywiście pacjentów z bólami stricte, wiesz, mięśniowo-więziowo-stawowymi i tak dalej, takimi stricte fizjoterapeutycznymi, ale mam też innych pacjentów, którzy i tak te metody wykorzystujemy takie same do diagnostyki. To się niczym nie różni specjalnie. Oprócz czasami większej wiedzy i próba połączenia tego, no nie? No tak. No, no trzeba jakoś te informacje kliniczne po prostu zebrać do kupy. No mieć z tyłu głowy, bo to też pomaga nam jakby szukać przyczyny powstawania problemu. Ale jakby sam ten taki diagnostyczny framework może być taki podobny. I to jest fajne, bo możesz tak naprawdę nie aż tak olbrzymią wiedzę, jak po prostu połączenie 5 specjalizacji dokładną wykorzystywać w leczeniu, czasami w wspomaganiu leczenia. Tak, bo ja, nawet ja to też często jakby tak pacjentom tłumaczę. Nie? Może nie leczeniu nawet. Że też no, to, co robimy, ma swoje ograniczenia. To nie jest tak, że teraz trzeba zrezygnować z chodzenia do lekarza i gdzieś tam współpracy z lekarzem, jeśli jakaś taka gdzieś tam występuje. Tylko no, my po prostu działamy z innego trochę frontu. Dzisiaj tak, też no, akurat zawsze miałem warto... jeszcze inną panią, która ma bardzo duże problemy ze stawami skroniowo-żuchwowymi, no więc tutaj też od razu wiem, że jest w trakcie leczenia ortodontycznego. No to po prostu tutaj jakby nawiązaliśmy tą komunikację, że fajnie by było, jak ja bym wiedział mniej więcej, co robi ortodonta. No i oczywiście też przekazałem, że ortodonta musi wiedzieć o tym, że my współpracujemy na tej płaszczyźnie. Nie? Żebyśmy po prostu grali do jednej bramki i myślę, że to tak powinno w ogóle zawsze wyglądać. Tak, myślę, że to jest dobry pomysł, więc dzisiaj znowu trochę wam jakby rąbka tajemnicy z naszej pracy gabinetowej pokazaliśmy, plus ponarzekaliśmy wspólnie na różne rzeczy. Nadzbaniarstwo. I powiedzieliśmy, jak wygląda nasz weekend hejterski. Tak jest. Więc tak to wyglądało. Ankieta. Krzysztof nam krzyczy, że jeszcze jest ankieta, która jest tak jak ostatnio w ostatnim podcaście w opisie tego odcinka. Ona jest zarówno na YouTube, jak i na Spotify i wszędzie, tak? Tak. Jest ankieta, którą możecie wypełnić, żeby po prostu... I to jest znowu taki call to action główny dla nas, tak? Wypełniać ankietę. Oczywiście jak chcecie zrobić więcej, typu napisać fajny komentarz, dać lajka, subskrypcję, napisać do wszystkich znajomych, że jest fajna rzecz, to my wam tego nie bronimy. Możecie oczywiście to robić, nawet byśmy was nawet zachęcili do tego, ale ankieta jest priorytetem. Jakbyście mieli zrobić tylko jedną rzecz dla nas, to ankietę. Tak. I po prostu tam są informacje, które nam pomogą, gdyż jesteśmy na etapie bardzo ważnej zmiany. Nowa zmiana. Nowy ład. Nowy ład. Nowy ład w naszej firmie, który dotyczy zmiany koncepcji myślenia, co my rzeczywiście tam robimy i zmiany nazwy i zmiany innych rzeczy, która jak prawdopodobnie zauważyliście już się dzieje od kilku lat. Bo nie wiem, czy wiecie, ale my pracujemy w firmie Projekt Masaż. Nagraliśmy 34 odcinki Neurofreaków. Nie było nic o masażu. Było raz o masażu z
finałem. Czyli nie było. No to raz. Tam się skupiliśmy na finale ogólnie, no nie? Tak, tam w sumie też nic nie było o masażu. Tam nie było naprawdę masażu, bo wiesz, musimy mówić o rodzajach, technikach, podejściach, nie tak, mówimy. Tak, także jakbyście się chcieli czegoś nauczyć o masażu z tego odcinku, to spoiler, nie ma nic o masażu. Tak, bo my się na masażu za bardzo już nie znamy, gdyż nie robiliśmy go prawdopodobnie kilka lat. Mhm. I prawdopodobnie kilka następnych też nie będziemy robić, więc musimy zmienić, jak widzicie, po prostu, bo ludzie tu przychodzą dla masażu i są po prostu rozczarowani. No może. Dziękujemy za uwagę. Patryk Sobotka. Maciej Dużyński. Do zobaczenia w następnym odcinku. And don't you give me a dime.